Jesteśmy w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, w szpitalu na Szaserów. To pierwsza z placówek, która otrzymuje z Caritas Polska respirator transportowy. Takich respiratorów Caritas Polska zakontraktowała 100. W dniu dzisiejszym przekażemy także respirator do szpitala w Poznaniu. Do końca czerwca zostaną rozdysponowane respiratory do szpitali, które do nas się zwracały o taką pomoc. Pełna lista jest na stronie internetowej Caritas Polska. Zachęcam wszystkich do włączania się w akcję Wdzięczni Medykom. Można wesprzeć działania Caritas Polska, wysyłając SMS-a pod numer 72052 z hasłem Medyk. Można wejść na stronę www.caritas.pl i tam dokonać wpłaty. Pamiętajmy o tych, którzy dbają o nasze zdrowie, o naszych medykach, pielęgniarkach, wszystkich pracujących w szpitalach, wszystkich, którzy pracują po to, żebyśmy my mogli być zdrowi. I pamiętajmy o przestrzeganiu wszystkich reguł, aby nie stać się tą osobą, która zarazi inne, która stworzy niebezpieczeństwo, szczególnie teraz, szczególnie kiedy rozpoczyna się długi weekend. Wartość dodana tego urządzenia jest taka, że jest to urządzenie transportowe, a zatem będziemy mogli je wykorzystać również w sytuacjach mobilnych. Takich jest coraz więcej, a zatem przy różnego rodzaju przenoszeniach pacjentów pomiędzy oddziałami, czy nawet transporcie pomiędzy placówkami. Jest to respirator bardzo dobrej, znanej firmy, w związku z tym nie spodziewam się, abyśmy mieli z nim jakiekolwiek problemy techniczne. No przede wszystkim cieszy nas to, że w tych trudnych czasach, kiedy tak trudno o dostęp do tego rodzaju środków na rynku, takie urządzenie trafia do naszego instytutu. Thank you.